Witajcie z tej strony Woderniec, zapraszam was do kolejnego Mówię na moim kanale, tym razem Supergirl, odcinek 12 sezonu 6, gdzie pojawi się Złoty Guardian, zapraszam. W pierwszych scenach widzimy, jak Nixley robi coś ze swoimi kamieniami, potem przenosimy się 24 godziny wcześniej, gdzie Kelly Olsen wychodzi z jakiegoś kina czy czegoś podobnego, rozmawiając przez telefon. No i tutaj widzimy, że jakiś budynek zostaje niszczony, no najprawdopodobniej właśnie przez Nixley. Oczywiście Kelly tam chciała pomóc i oczywiście jej się nie udało, bo to co może zrobić, tylko tam do szpitala ich przywiezie tych ludzi w tych zgliszczach. Co dziwne, no te budynki zostały no jakby zdemolizowane, a właśnie w gruzy się przemieniły, ale mniejsza o to. Widzimy też rozmowę Alex z Kelly Olsen, gdzie tutaj też widzimy scenę z poprzednich odcinków właśnie, gdzie tutaj no to się dzieje w tle. Ta akcja z dzisiejszego odcinka, co jest też fajne, zobaczyć akcję też z no z drugiego jakby planu właśnie. Widzicie, tutaj rozmawia nasza Supergirl, chyba o Nix czy coś takiego. Wydaje, tutaj oni pracują plan właśnie o tym z poprzedniego odcinka, ten cały plan. No właśnie, co był. Kolejny sobie widzimy, jak nasza Lena Luthor zaczyna troszeczkę już tej czarować, no i idzie w stronę matki. Też rani troszkę czarownicę, to która ją nauczy troszkę i podpala sweterek. No i to nie bardzo ten czas się jakoś się udaje, jak na pierwszy raz może być. Ale tutaj później widzi, że co się dzieje w National City, że jest przyjaciele jej potrzebują, więc no rzuca tę naukę czarów, no i idzie właśnie pomóc dla Karyl, no dla Super Teamu. Kelly też idzie właśnie z pomocą do Ketka, żeby pomóc ludziom, którzy ucierpieli tym całym incydencie Nixley, a oczywiście Ketka no, jej nie pomoże. Ale gdy tylko puszcza telefon, tutaj do drzwi ktoś się dobija. I jest to stary przyjaciel z pomocą. No nie jest to niestety Beran, czyli The Flash, no, ale ktoś równie potężny. Przychodzi zielona latarnia, czy też John Deagle. John Deagle Stewart, tak właściwie już chyba powinniśmy go nazywać. No bo zauważyłem na ręce, że już ma pierścień latarni, więc no możliwe, że on tutaj pomoże jakoś Supergirl swoimi mocami, to by było fajne. A że oczywiście też pewnie przyjdzie na jeden odcinek, tak jak w każdym serialu to zrobił tutaj Arrowverse. W każdym serialu dostał jeden odcinek, który by się pojawia. No i pomaga jakimś naszym tutaj przyjaciołom. Dzisiaj widzimy, dzisiaj pomoże Kelly. Ale też widzieliśmy, to jest właśnie ten, gdzie omawialiśmy zdjęcie któregoś czasu tutaj tego odcinka, to były przecieki, że właśnie ten aktor się tutaj pojawia i o dziwio miał pierścień zielonej latarni, więc no jak najbardziej myślę, że on już tutaj tą zieloną latarnią jest. No i dowiadujemy się, że Jimmy Olsen go przysłał, żeby no pomógł dla Kelly. Dick i Maggie Olsen. Znaczy Kelly Olsen, co jaka Maggie już dawno odszedł w pierwszym sezonie. Coś mi się pomyliło. Jest to Kelly Olsen. Ruszają gdzieś do jakiegoś tajemniczego, do tajemniczych drzwi gdzieś na niebiesko świecących. A z kolei Team Supergirl rusza za tajemniczym jakimś promieniowaniem piątego wymiaru. No i tak znajdują się razem tutaj oni. Supergirl i John Deagle, czyli Supergirl i zielona latarnia się spotkali tutaj w tym odcinku teraz, no nieźle. fajnie to wyglądało. Jeszcze zdziwienie, że no tutaj oni ruszali za energię, a Deagle z Kelly tak po prostu weszli przez drzwi. Następnie jesteśmy świadkami walki Kelly z no tą kobietą, która była napromieniowana energią Nixley, który tutaj robi też cały niezły zamęt, no jest odpowiedzialna wszystkiemu, co się dzieje w tym mieście. Ale ostatecznie, no niestety, Kelly mimo, kurczę, dosyć mocnych chęci i fajnie walczyła z nią, ale no, ona uciekła. To jedynie udało się wyrwać włos dla Kelly. No właśnie, tej kobiecie,
włos kobiety, tej kobiety na Kelly, jak tutaj widzicie zresztą na obrazku wymienionym. Następnie wkurzona Kelly tutaj poszła poćwiczyć, no, a później dołączył do Enchantingu, który dosyć mocno ją zmotywował. Tutaj powiedziała, okaże co o niej myśli, że on tutaj nie jest w stanie tak tego zrozumieć tych ludzi, bo jest no, kosmitą. No i że świat tutaj ludzie nie mają jakieś oparcia w superbohaterach, co na pewno tutaj dla Kary no, troszeczkę zabolało. No i powiedziała też, że no, nie zamierza tutaj stać bezczynnie, no i też będzie tym superbohaterem kolejnym. Kolejny Guardianem, co naprawdę mi się podoba, w końcu jest ta komiksowa postać, przynajmniej w tym ostatnim sezonie ją zobaczymy. No i prosi Brainiego, żeby tutaj coś zrobił z tym kostiumem, jakoś go ulepszył, a Brainy tylko odpowiada na to, że no czekał na długo na ten moment, co widzimy, że no on tylko czekał na to, aż będzie mógł coś zrobić z tym kostiumem, żeby tutaj było bardziej, no wiecie, dla Kelly przystosowane. No i tutaj Brainy pokazał ten strój kurczę z przyszłości dla naszej Kelly i ona założy ten strój w przyszłości, co jest troszeczkę no dziwne, no ale okej, no będziemy mieć troszeczkę, myślę, że troszkę bardziej zaawansowany strój, no złoty strój, okej, to na co wszyscy, myślę, czekaliśmy, przynajmniej na co ja czekałem. No i Kelly ostatecznie tutaj, no właściwie w następnej scenie może tutaj pomóc, tak właściwie w ostatniej chwili ratuje też Supergirl, co jest naprawdę dosyć fajnym momentem w tym odcinku, że no, nowy bohater ratuje największą bohaterkę w tym serialu. No i widzimy też w kolejnej scenie, że John Deagle gratuluje dla naszej Kelly, że no, tutaj dosyć fajnie porodziła w tym, no i tutaj przytoczył słowa Jeffersona Pierce'a, czyli właśnie czarnej błyskawicy, Black Lightninga, innymi słowy, żeby być bohaterem dla ludzi. A nie być bohaterem przez ludzi, tylko dla ludzi. Okej, okay, tak, coś takiego powiedział Jefferson Pierce, a John Deagle to no, zacytało te słowa i pożegnał się i odszedł. Czy to oznacza, że no, no nie zobaczymy zielonej latarni już niestety, ale liczyłem na to, że no chociaż w tym serialu się pokaże, nie, ten jego kostium troszkę, chociaż trochę tej mocy pokaże, no niestety nie, niestety nasz super team będzie raczej musiał poradzić sobie sam, no co troszeczkę no smuteczek przez to. No i odchodzą tutaj też z Brainiem, Deagle pogada, o Brainie się pyta, czy tutaj już wszystko jest zrobione, mówi, że tak, ale i tutaj tak, tak mówi pod nosem, że świat czeka. Przez co no Brainy wszystko słyszał, no i się uśmiechnął, no bo on jest w przyszłości, wie co będzie w przyszłości, no i wie, że John Deagle już stał się zieloną latarnią, już tam leci pewnie pomóc światu, kurczę, co jest no zajebiste, no w końcu został tym zieloną latarnią, może go zobaczymy, a na pewno go zobaczymy we Flashu w sezonie 8, no bo tam on musi się pojawić, tam będzie crossover 5-odcinkowy taki ze wszystkimi postaciami, no i no John Deagle na pewno się pojawi, zobaczymy co to, jak się pojawi jeszcze, nie jest, no, zobaczymy wszystko, ja na pewno naprawdę na Flasha się nie mogę doczekać 8 sezon, no już jest niedługo, za parę miesięcy, może nawet 1,5 miesiąca, tam 19 listopada czy 14, no nie mogę się naprawdę czekać, żeby zobaczyć naszych bohaterów w przyszłości, bo Flash będzie podróżował do przyszłości, tam obserwował jakieś te przyszłość swoich przyjaciół, więc to będzie na pewno fajne, no i na to czekam. Mam nadzieję, że Deagle się pojawi. Cóż, powiem, to było na tyle, jeśli chodzi o nasz odcinek. To było na tyle, jeśli chodzi o nasze omówienie. No na pewno mi się ten odcinek podobał, mimo że mało było Supergirl, troszkę taki smuteczek, że tej Supergirl mało było, ale było dość sporo tej nowej bohaterki, tutaj wprowadzili nową bohaterkę, co naprawdę mi się podobało. No i jest tylko serial Supergirl, ona jest z tego świata, z tej ziemi, no Supergirl można powiedzieć z ziemi, nie? No tak nie do końca teraz, jak wszystko się w jedną ziemię skupiło, na ziemię Prime, no ale okej. Okay. Fajnie było ten origin story zobaczyć, gdzie no, ludzie ją potrzebują, no i to sprawiło, że stała się tym super złotym superbohaterem z drynami takim Kapitanem Ameryką w CW, a też i w DC on był taki dosyć podobny, jeśli chodzi o te moce całe, nie? Też ma tarczę, tutaj też widzieliśmy w odcinku, też
tarczą Kelly się posługiwała. No to na tyle, choć odcinek, trzymajcie, no i nie mogę się doczekać kolejnego, gdzie będą, będzie wyścig z Nixie o te, no, kamienie znowu, nie, co jest naprawdę niesamowite do usłyszenia.